Ciągle jesteśmy w Batumi. Mamy nadzieję, że następna atrakcja ukoi nasze stargane nerwy. Jedziemy do ogrodu botanicznego. Przejeżdżamy teraz przez tą ładniejszą część Batumi. Ta ładniejsza część to takie 2-3 ulice od promenady, od pedaży w głąb. Chodzi taką w polną, a jakby w polną drogę zaraz w prawo. I w lewo, teraz tam na dół. Jaki znak! To stamtąd go nie było widać. Dotarliśmy do ogrodu. Tak, jesteśmy. O, czekaj, czekaj. O tak, coś zrobię, żeby cię widać. Jesteśmy w ogrodzie botanicznym Batumi. Szum morza słychać za plecami. Jest z biletami, jest mapka. Co jest ciekawe, Wi-Fi jest w parku. Tak. Są punkty na mapie, mają zaznaczone jako Wi-Fi. No, my teraz sobie idziemy w kierunku górnego parku. I za chwilę powinniśmy być w departamencie owoców i jagód. Jak to ładnie brzmi. Batumi. Róże przekwitło już, tak, bo to jednak jest już zaraz jesień za pasem, ale i tak jest całkiem sympatycznie i ogród całkiem robi miłe wrażenie. Jedyna róża, która jeszcze kwitnie. Najobficiej. Widok, którego dzieci już pewnie niektóre nie znają. Koszenie trawy kosą. Powąchałem takie tu dużące. Boże.
Zmęczyłem się tym łazikowaniem. No, też.